Arkadiusz Wieczorek, witam i zapraszam na serwis informacyjny dla mieszkańców Pilchowic i Toszka. Pora na kartę dużej rodziny. Procesja konna w Pilchowicach. Przyszłość Ciochowice wciąż w grze. Już niebawem, podobnie jak w wielu miastach w Polsce, i w Toszku zacznie obowiązywać karta dużej rodziny 3+, rodzina zastępcza. Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Toszku radni debatowali nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia karty dużej rodziny 3+, rodziny zastępczej dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu gminy Toszek. Dzisiejsza uchwała wprowadzi taką możliwość wprowadzenia zarządzeniem burmistrza szczegółowego regulaminu oraz wzorów poszczególnych dokumentów. Natomiast dzięki temu, że karta zostanie wprowadzona, będzie można złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek, na podstawie którego będziemy weryfikować rodzinę, liczebność tej rodziny, podstawę do tego, żeby taką kartę wydać, i całość jakby tych działań będzie pilotowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku. To właśnie Ośrodek Pomocy Społecznej będzie się zajmował weryfikacją zgłoszeń i przyznawaniem kart. Póki co trwają prace nad wdrożeniem tego systemu. W związku z tym, że jesteśmy małą gminą, musieliśmy się do tego dobrze przygotować. Karta służy u nas, przynajmniej będzie służyła, rodzinom 3+, w tym rodzinom zastępczym, i będzie umożliwiała korzystanie z takiego pakietu usług, który w tej chwili wypracowujemy z jednostkami publicznymi, z sektora również prywatnego, w zakresie zniżek, które można zaproponować rodzinom wielodzietnym i zastępczym. Dzięki temu te rodziny mogą się z jednej strony czuć też bardziej docenione, ale przede wszystkim będą mogły skorzystać jakby z usług, które będą dla nich tańsze, co pozwala im się lepiej rozwijać. Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku czeka też na zgłoszenia przedsiębiorców z terenu gminy, którzy chcieliby uczestniczyć w tym projekcie. Przedsiębiorcy muszą się przede wszystkim wykazać chęcią wprowadzenia systemu zniżek dla posiadaczy karty dużej rodziny 3+, rodziny zastępczej. Napływają powolutku do nas zgłoszenia poszczególnych przedsiębiorców, którzy chcieliby rozpocząć z nami taką współpracę. Musimy sobie dać trochę czasu jeszcze na konsultację tej uchwały. Myślę, że realny termin rozpoczęcia to jest końcówka czerwca, początek lipca tego roku. Karta zacznie w Toszku obowiązywać jeszcze przed wakacjami. Ma ona na celu podkreślenie istoty rodziny wielodzietnej w społeczeństwie, jak również wsparcie jej w wypełnianiu swoich funkcji. Inicjatywa ta również ma powodować propagowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. W okresie świąt wielkanocnych w Pilchowicach postanowiono powrócić do tradycji organizacji procesji konnych. W poniedziałek wielkanocny, czyli śmigus dyngus, taki widok raczej nas nie dziwi. Polewanie się wodą to tradycja znana i kultywowana od lat. Inną tradycją poniedziałku wielkanocnego na wsiach było niegdyś robienie psikusów sąsiadom. Jeszcze inna tradycja to procesje konne. Śląscy gospodarze od pokoleń objeżdżają pola, prosząc o urodzaj i dobre plony. Te tradycje konne wielkanocne brały się stąd, że obchodzono granice parafii końmi czy pieszo z prośbą o Boże Błogosławieństwo zarówno dla pracy na roli, jak i dla wszystkich mieszkańców danej miejscowości. I te tradycje po wojnie zanikały często. Procesja jest przede wszystkim wydarzeniem religijnym i od początku miała ten wymiar. Jest związana z Wielkanocą, bo jest wyjściem na poszukiwanie Chrystusa Zmartwychwstałego. Zwyczaj wielkanocnych procesji konnych postanowiono odnowić w Żernicy. Mamy takiego gorliwego parafianina, pana Ingemara Klos, który rzeczywiście musiał się dużo na tym nachodzić, pozbierać tych chętnych jeźdźców, koni, żeby te procesje reaktywować. I miejmy nadzieję, że ona się przyjmie. Myślę, że dobrą rzeczą jest właśnie reaktywowanie tej procesji. Przyprowadziło się do naszej parafii wiele nowych mieszkańców, być może o innej tradycji, ale zakupili sobie też koniki, rekreacyjnie jeżdżą. Chciałem to właśnie w jakiś sposób wykorzystać, bo nasi gospodarze już nie dysponują taką ilością koni. No i po prostu właśnie ten też pomysł, żeby zintegrować tych mieszkańców, którzy już od dawien dawna, od wielu pokoleń żyją w tej parafii, z tymi nowymi, którzy przybyli. Świąteczne procesje konne odbywają się w wielkanocny poniedziałek w kilku śląskich
wsiach i miasteczkach. Niektóre tylko parafie, miejscowości do tej pory utrzymywały takie tradycje, utrzymują tak jak Piotrowice czy Ostropa. Inne parafie na przykład pielgrzymują pieszo w poniedziałek wielkanocny od rana do Sumy Południowej z prośbą właśnie o Boże Błogosławieństwo dla pól i dla pracowników. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się zorganizować wielkanocną procesję konną. Muszę powiedzieć, że patrząc na tą procesję, no udało się, można powiedzieć, połowa uczestników to byli właśnie nowi mieszkańcy, ich zapał, ich zaangażowanie i pomoc to jest bardzo ważne i cenne, także chyba to jest najważniejsze, integracja z tej społeczności, która no, tu żyje od wieków i tych, którzy przybyli 10, 15 lat, 5 lat temu. Bardzo nas cieszy, że ta reaktywacja procesji konnej, historyczne wydarzenie doszło do skutku i bardzo chciałam serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, gościom, którzy tak licznie odpowiedzieli na Facebooku, że wezmą udział i rzeczywiście nasze ulice się zapełniły, prawie wszyscy wyszli przed domy. Bardzo serdecznie dziękuję Żerniczanom, Nieborowiczanom i tym, którzy się przyczynili do reaktywacji tej procesji. Górny Śląsk słynie z bogactwa tradycji i zwyczajów, zwłaszcza tych związanych ze świętami. Triduum paschalny i Wielkanoc to dla mieszkańców naszego regionu szczególny czas modlitwy i zadumy, ale także kultywowania wielu dawnych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Pora na sport. Z kamerą udaliśmy się na mecz rozgrywany na własnym boisku przez drużynę LKS Przyszłość Ciochowice. Pierwsza połowa meczu nie była wielkim widowiskiem. Więcej z gry mieli goście, którzy za wszelką cenę chcieli się zrehabilitować za jesienną porażkę z Przyszłością na własnym boisku, ale razili nieskutecznością. Początek tak średnio udany w naszym wykonaniu, bo w pierwszym meczu przegraliśmy u siebie ze Slawią. Po nie najgorszym meczu, bo byliśmy zespołem lepszym, ale szczęście te sportowe było po stronie Slawii. Potem cenne zwycięstwo na boisku Grunwaldu Halemba. Tak powiało dużym optymizmem, ale zostaliśmy szybko sprowadzeni też do parteru, przegrywając 3-0 na boisku lotu Konopiska. No i dzisiaj chłopcy na pewno bardzo się chcieli za tą porażkę zrehabilitować. Po przerwie lekką przewagę osiągnął zespół Andrzeja Orzeszka. Kibice zobaczyli kilka udanych rajdów skrzydłami. W 60 minucie po jednym z nich mocno zakotłowało się pod bramką Gwarka, ale w ostatniej chwili obrońcom udało się wybić futbolówkę. Gola na wagę 3 punktów gospodarze zdobyli w 65 minucie z rzutu karnego. Tymoteusz Tarnowski zagrał ręką we własnym polu karnym, a sędzia bez wahania wskazał na wapno. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Igor Sewerenczuk i nie dał szans bramkarzowi. Do karnego podszedł Igor, już udowodnił w tym sezonie, że potrafi egzekwować 11 pewnie i zrobił to tak jak od niego oczekiwaliśmy. Później rywale trochę przejęli inicjatywę, ale graliśmy pewnie w obronie. Przeciwnik przegrywał, też postawił wszystko na jedną kartę, mocniej zaatakował, siłą rzeczy musiał się odkryć, no i były sytuacje, no szkoda, że niewykorzystane, no ale cieszą 3 punkty i ta jedna bramka też nam daje zwycięstwo. Tarnogórzanie starali się odrobić straty, ale nie potrafili znaleźć sposobu na pokonanie dobrze dysponowanego Tomasza Musioła. Ponadto często nadziewali się na groźne kontry. I jedynie szczęściu mogą zawdzięczać to, że nie stracili drugiego gola. Do końca sezonu pozostało jeszcze 10 kolejek. Przyszłość z 26 punktami na koncie zajmuje 11 miejsce w tabeli, jednak do 5 Slawii Ruda Śląska traci jedynie 5 oczek. Jesteśmy zespołem, który praktycznie powstał w czerwcu, sporo nowych chłopaków, zgrywamy się, dużo młodzieży. Dołączyła do nas 3 młodych chłopaków z Ukrainy, która no niestety dzisiaj nie jeden mógł zagrać, ale 2 pozostałych musiała wyjechać, bo kończyły się wizy, muszą przedłużyć te wizy, ale niedługo do nas wrócą. Na kolejne spotkania, zarówno te rozgrywane na własnym terenie, jak i te na wyjeździe, zapraszamy w imieniu drużyny. Pozostajemy w tematyce sportowej. Na boisku Orlik w Toszku odbył się piłkarski turniej majowy. Na zakończenie długiego majowego weekendu w Toszku zorganizowano turniej piłkarski. Majowy turniej piłkarski to pierwsza tego typu impreza na tym obiekcie, czyli Orlik w Toszku. Pierwsza, mam nadzieję, że będzie kontynuowana. Co roku będzie tradycją rozpoczynania sezonu letniego na tym obiekcie właśnie tego typu turniej. Frekwencja podczas pierwszego turnieju była zadowalająca, dopisały drużyny i publiczność i o to właśnie chodziło. Celem jest szeroko pojęta rekreacja. Oczywiście współzawodnictwo drużyn, które zgłosiły się w liczbie 5 w tym roku, a mianowicie mamy
ochronę z szpitala, mamy piekarzy toszewskich, mamy piekarzy z Poniszowic poza gminy, mamy taką dziką drużynę, stare Wygi, tak się nazwali. Jak zaznaczają członkowie drużyn, chętnych do wspólnych rozgrywek nie brakowało. Chętni byli, tylko że jak mówiłem, nie ma zgrania, w ogóle żeśmy ze sobą nie trenowali, dlatego taki wynik jak jest. Nie wynik był jednak najważniejszy, a chęci i dobra zabawa. No ale każdy chce wygrać. W końcu my też chcemy, jak to się mówi, bo jesteśmy już w starze, no to więc dlatego chcemy pokazać młodym, że trzeba trochę ambitnie grać i walczyć o wszystko. To jest przykład, który ma pokazać innym, którzy jeszcze tutaj dotarli, żeby przyszli, popatrzyli, może przebrali się i w przyszłych edycjach zagrali również. I do tego zachęcamy. Kolejny turniej piłkarski z pewnością w przyszłym roku. W imieniu organizatorów zapraszamy na imprezy sportowe na boisku Orlik zaplanowane na najbliższe miesiące. Już w czerwcu turniej trójek siatkarskich, w lipcu sportowy turniej rodzin, z kolei w lipcu i sierpniu koszykarski turniej talentów. Do Watykanu na kanonizację Jana Pawła II pobiegli sportowcy z powiatu gliwickiego. W uroczystym starcie biegaczom towarzyszyli mieszkańcy Pilchowic. Ruszyli, a przed nimi trasa życia. Startowali tuż po mszy świętej w kościele świętego Mikołaja w Wilczy, a żegnała ich niemal cała parafia. Że się zrobiła sytuacja, że jest Jan Paweł będzie błogosławiony i w tym roku, no to mówię, to takie wydarzenie za naszego życia. Nie doczekamy się, żeby Ojciec Święty był Polakiem, jeszcze był kanonizowany. No i ten pomysł się zrobił, żeby właśnie pobiec z okazji kanonizacji Jana Pawła II do Watykanu, a potem jeszcze zaliczymy Monte Cassino. Wiarę mają w sobie mnóstwo. Ta napędzana jest siłą mięśni. Mimo iż maratończycy nie zabrali ze sobą dużego bagażu, to zabrali intencje. Jest ta wielka inicjatywa biegnąć na kanonizację Ojca Świętego. Biegnę w pewnych intencjach też. Biegnę za górników, za rodziców. Można powiedzieć za córkę, która w tym roku przyjmuje pierwszą komunię świętą. Po prostu, żeby uczcić błogosławego Jana Pawła II. Nie? Po prostu, żeby go uczcić, żeby po prostu i robię to też dla swojej rodziny całej, moich bliskich, przyjaciół, rodziców i wszystkich ludzi na całym świecie po prostu. Nie? Poprzez bieganie chcę pokazać, krzewić wiarę swoją. Tutaj głównie jest taki cel. Dla błogosławionego, no, świętego naszego Jana Pawła II, jedynego Polaka, który dał nam wszystko, jako młodzieży, jako ludziom, nastawiał nas pozytywnie, dodawał nam siły, inspiracji, nie tylko do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, ale także do pracy. I to jest właśnie ten główny cel, żebyśmy my jako ludzie łączyli się w jedność, siłę, gromadzili się i mieli naprawdę tyle siły, zrozumienia jeden do drugiego, żebyśmy mogli się spotykać w takim gronie, jak teraz się spotykamy. Oprócz swoich intencji biegacze do Watykanu zaniosą również intencje wszystkich mieszkańców. Myślę, że jest to ogromne wydarzenie historyczne dla tej miejscowości, ale też i dla całej naszej gminy Pilchowice. Jeden z biegaczy jest tu naszym mieszkańcem. Także podjął taki wysiłek, myślę, dla całej społeczności. Jesteśmy mu za to z serca wdzięczni, bo te wszystkie nasze prośby, błagania tam na ten dzień kanonizacji zostaną tu, z tej naszej społeczności, za ich pośrednictwem na samym ołtarzu położone. Bieganie mają we krwi. Mimo to start poprzedzili długimi przygotowaniami. Czas goni. Kanonizacja Jana Pawła II już 27 kwietnia. Przed nimi kilka dni biegu i ponad 1500 kilometrów do przebiegnięcia. Uważam, że Polacy już pokazali to w czasie pogrzebu Jana Pawła II, w czasie potem beatyfikacji, że właśnie takie czy bieg, czy ludzie pielgrzymują, jadą na rowerach, niesamowita ilość Polaków, którzy tam się wybierają. To są właśnie takie momenty, w których ludzie chcą być blisko tego miejsca, blisko tego, gdzie ten papież, on tam pozostał, a jednocześnie jest tutaj z nami. Na miejsce maratończycy dotrą 26 kwietnia, zaś 27 wezmą udział w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejny serwis zapraszam pod koniec maja. Do zobaczenia.